Babeczka robi kółka. Babeczka, jak idzie robótka? Więc tak, felgi mamy już pomalowane. To już zakładamy na auto. Jeszcze raz! Felgi mamy umyte. Ona już zrobiła, pomalowała. No dobra, nieważne. Felgi to się wytnie, dawaj jeszcze raz. Felgi mamy pomalowane, tak. Mamy już odtłuszczone. Mamy pomalowane, tak znowu. Basiu, to od czego zaczniemy remont naszych felg? Od przebrania się. To ja się idę przebrać, a ty pokaż, jak one wyglądają. Poczekaj, ja mam inny pomysł. To ja idę pokazać, jak ty się przebierasz, a nie jak felgi wyglądają, przynajmniej będzie większa oglądalność. Idziemy. Ha, zapomnij. Wiesz co, poszedłbym, pokazał wam, ale przez rok bym obiadu nie dostał, także nie warto. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Masia zaczęła mycie felk. Patrzcie, jak ona ma dobry humor przy tym. Wytłumaczcie mi, panowie, jak to jest, że jak kobieta sprząta, to ma dobry humor. My jakbyśmy to musieli myć teraz, to byśmy tacy skwaszeni byli, że nie wiem. Jak to jest, że ty masz dobry humor, powiedz? Ja w pracy mam zawsze dobry humor. A wiecie, czemu Basia się śmieje? Bo ja zatrudniam tylko i wyłącznie pracowników z dobrym poczuciem humoru, bo u mnie pracują za śmieszne pieniądze. Także się cieszy. Role się odwróciły. Teraz mąż pracuje, a ja się pobawię kamerą. Czekajcie, ja się tutaj fryzurę zrobię. Tak, teraz będziemy odtłuszczać. Otuszczamy nowolem. Takim o, do otuszczania. Chodzi o to, żeby przed szlifowaniem nie wetrzeć tego całego tłuszczu, jaki jest na tych felgach, wiadomo, z klocków hamulcowych i tak dalej. Trzeba to wszystko odtłuścić. Ale Basia, ty powinnaś to robić, wiesz, ja to kurde, dzisiaj takie problemy z oczami mam. No a co ci jest? Oczy cię wolą? Zapalenie rogówek? Rogówki? Nie to. No co? Zapalenie spojówek? Nie. Ja się po prostu w tej robocie nie widzę. No tak, typowe. Babeczka robi kółka. Babeczka, jak idzie robótka? No więc tak, felgi mamy już pomalowane. To już zakładamy na auto. Jeszcze raz! Felgi mamy umyte. Ona już zrobiła, pomalowała. No dobra, nieważne. Felgi to się mamy, wytnie, dawaj jeszcze raz. Felgi mamy pomalowane, tak. Mamy już odtłuszczone. Mamy pomalowane, tak znowu. Dobra. Jeszcze raz, cięcie! Klaps! Okej. Felgi mamy umyte. Tak, odtłuszczone. Tak. A mnie rozbawiłeś, sorry. No dobra, mamy już felgi umyte, odtłuszczone. Kolejny etap to będzie? Szlifowanie. A jak będziemy szlifować? Czym będziemy szlifować? Zobaczcie, tu mamy cały asortyment przeróżnych szlifierek. Szlifiereczek, i takich. Tak. I, ale wiecie co, najlepsze jest, jak dla mnie, najlepsze jest ta szlifiereczka. No to pokażesz, jak ona działa, tak, potem. Pierwsza jest bardzo malutka, jest wygodna, lekka przede wszystkim. Bo kobiety lubią wszystko, co malutkie. No to i lekkie, tak? Tak, bo rozmiar dokładnie. Nie ma znaczenia. A potem już nieraz ją robiłam. Zepsułam, tak, nie. A robiłam. Jeszcze nie. Pastelka ładnie, zobaczcie, jaka ładna taka masełeczka jeszcze raz rozrobiona. Mam taką specjalną szpacheleczkę i tak cieńsieńko, dosłownie cieńsieńko, bo tu mamy takie dosłownie drobne dziureczki. Tu.
Tak, żeby czym dokładniej to wyszpachluję, tym mniej trzeba będzie szlifować. Będzie nówka funkiel. Pań, Niemiec płakał jak sprzedawał. Nastąpiła honorowa zmiana warty. Ja szpachlowałem, a Basia szlifuje. Papierem 120, nie? 180. 15 lat po ślubie z nią jestem. Ona zawsze musi mnie poprawiać. Zawsze. 16 lat, kochanie. Odmówiłem. 16. Kobieto. Szlifuj, nie maruj. No i teraz ręczna robota. Zobaczcie. I ładnie. Powoli, powoli. Dokładnie. Też nawet nie ma co maszyny. Nawet nie ma gdzie maszyny włączać, bo to jest takie zakamarki są. Szlifowanko, szlifowanko. Dokładnie. Ktoś kiedyś mi napisał w komentarzu, o jak ja jestem biedny, ja w namiocie muszę pracować. Słuchajcie, nie ma lepszego pomieszczenia na lato. 30 stopni na dworze, tu się woda leje. Nie przejmuję się, że mi się podłoga zaleje, czy cokolwiek. Szlifowanie, szpachlowanie i czasem lakierowanie. Nie ma nic lepszego na takie drobne, małe robótki. Opłukam potem wężem, niczym się nie przejmuję. Jest naprawdę, nie ma nic lepszego niż taki porządny namiot. Tylko mnie taki porządny, nie taki, co przy najmniejszym wietrze wyleci w powietrze. Taka mała ciekawostka. Polecam naprawdę namiot. Jak ktoś chce sobie namiot zrobić, jak ma plac, jak ma taką możliwość, to polecam. A jeżeli jest, zobaczcie, ja ten namiot, to już tak wygląda trochę nie tak jak trzeba, bo on tutaj ma trzy warstwy folii jeszcze dodatkowo. I ten namiot, proszę ja was, jak ja sobie tam mam piecyk, kto nie wie, to nie poszuka na kanale, co to za piecyk tam jest, to przy minus 10 tutaj na dworze, to ja mam tutaj plus 25. Także pełnowymiarowy warsztat na robótki, polerowanie, szpachlowanie i tak dalej. Za psie pieniądze, nie wiem ile tam, 3000 bodajże na polskie, nawet chyba nie. Tam 700 euro chyba za niego dałem, sobie policzcie. I to polska firma to sprzedawała, z Polski. No i zobaczcie. Pomalutku to już wygląda ładnie, jak to jest fajnie wyszlifowane. O, pięknie. I teraz musimy sobie to okleić. No niestety muszę sam robić, bo Basia musi sobie przerwę zrobić. Tabletki wzięła i on troszkę ścięło. Teraz muszę wstępnie okleić gumy. Chodzi o to, żeby gumnie pomalować. Bo będziemy gruntować, jak to robię. Zobaczcie, taśma lakiernicza, naciągam ją. Widzicie, ona się wtedy fajnie mi układa. Nie przejmuję się, żeby tam do końca wypchać. I zaraz ci pokażę dlaczego. Tam będzie taki trik. Także ja sobie teraz tutaj wszystkie tak okleję. Wstępnie tylko tak. Powinno być dobrze. Ale nie jestem pewien. Jak to robić lepiej? Napisz mi w komentarzach, albo prześlij link do wideo. Z chęcią obejrzę. Następnie folia. Pamiętajcie, jeżeli chcecie gruntować, wydajcie parę złotych, nie trzeba od razu nie wiadomo wielkiej rolki, ale są tak samo w pakietach, bodaj 4 na 5 metrów, specjalne folie lakiernicze. One tu mają napisy, że to jest do lakierowania. Chodzi o to, że od normalnej folii, jak pogruntujecie, to będzie wam się łuszczył grunt. To jest ważne. Możecie sobie zepsuć całą robotę przez to, że zaoszczędzicie parę groszy na folii. Serio. No i dobra. I przyklejamy. Najpierw sobie tylko chwytam tak papier takimi kawałeczkami.
potem całość. O, i zobacz co tu jest. O. Jok. Widziałeś kiedyś takiego jokera? To są karty z samych swoich. Witja wiesz, kim jedzie. Nie może być, na kłocie. Joker na kocie. Moja żona, nie chwaląc się, to odkryła. Dobra, patrz jak to jest. Karta. Karta. Wkładamy z zakładką tak gdzieś centymetr. Wciskamy. Zobaczcie jak pięknie, jak cudownie, jak zgrabnie, jak to cudownie wygląda wszystko. Oczywiście chodzi mi o felgi, nie o żonę, nie? Świnia. No to co? Pogrutujemy, nie? Wiesz co, Basiu, ja tą moją pracę to ja uwielbiam. Ja się czuję tutaj spełniony. Mam pełną satysfakcję robiąc to. Odpoczywam wręcz w mojej pracy. Jest wspaniała, przecudowna, najwspanialsza. Dlatego tego miodu bym sobie chociaż troszeczkę na jutro chciał zostawić. Także idziemy do domu. Dzisiejszy dzionek zaczynamy od gruntowania naszych felg. Do tego użyjemy podkładu APP akrylowego. A chodźcie tutaj bliżej, to pokażę wam trik, jak z takiej wielkiej puszki przelać do takiego małego pojemniczka. To macie za darmo, dwójka sylwka. Zobaczcie, zaklejamy sobie tak. Zaklejamy sobie tak i tam powstaje taki fajny dziubek. Oczywiście ja już sobie to wymieszałem i teraz sobie to, zobaczcie, przelewamy bezproblemowo. Tylko nie narozlewaj. Ja tego nie będę sprzątać. Będziesz miał po obiedzie. Jak po obiedzie? Słuchajcie panowie, nie dajcie się zastraszyć na takie teksty. Według konwencji genewskiej każdy więzień ma prawo do jednego posiłku dziennie. No chyba facet wymyślił. Zobaczcie, potem bierzemy ten nasz papierek, odrywamy i puszeczka jak nowa, bez żadnych zacieków. Super, nie? To macie ode mnie w prezencie. Zaczynamy to, co tygryski lubią najbardziej. Lakierowanie. Basia, polakierujesz? Nie. Nie, Basia, lepiej, żeby nie wdychała. Gruntujemy. Nastąpiła nowa koncepcja. Ja rzuciłem hasło. Ty, Basia, a może pomalujemy je na biało? Ona do mnie tak. Czekaj! I gdzieś pobiegła. Słuchajcie, ja wychodzę na dwór, patrzę. A Basia co robi? Przykłada białą szmatę, bo ona nie ma wyobraźni. Ona musi zobaczyć, jak będzie wyglądała biała felga. No, ja naprawdę nie mam wyobraźni. Ja muszę to zobaczyć. Naocznie, że tak powiem. O Jezu. Poczekaj. Biała felga. Zajebiście to wygląda. Zostawmy tak. No i Felusie, zobaczcie jak pięknie wyglądamy po pierwszym gruntowaniu. Cacuszko. Cacuszko. Basia, już wywiało. To mamy, my mamy w lakierni filtr przelotowy. Tu jest wlot, tu jest wylot. Dobra. nie będzie białych felg. Basia stchórzyła. Tchórz, czemu nie będzie białych felg? Boi się, mówi, nie, może się nie spodobać, albo nie wiem, kurde. Nie masz jaj i to wszystko. Sorry, nie mam mikrofonu. Lepiej srebrne. Okej. Pogruntowane i my sobie tutaj szlifujemy i takie rozmowy polityczne przeprowadzamy. Basia, na kogo będziesz głosowała?
W życiu ci nie powiem. Czemu mi nie powiesz? No to moja sprawa. Ja i tak chyba wiem. No nie, bo nie powiem ci, będziesz się śmiał. W życiu? Ja bym się śmiał z ciebie. Powiedz, ja nikomu nie powiem. Zapomnij. Szlifujemy papierkiem na sucho 400. No w pełni wystarczy. Na sucho? Dlaczego na sucho? Gdybyśmy to robili na mokro, to by nam to wszystko tutaj odlazło. Te kartki musielibyśmy sprzątać i tak dalej. Nie za dużo powietrza na jednego bara, żeby sobie nie wydmuchać tego wszystkiego. I tak sobie szlifujemy leciutko wszystko. Żeby tak ładnie zmatowić i wyrównać nasz gruncik. Można by to jeszcze pudrem kontrolnym porobić, posmarować, ale my, to, słuchajcie, 20 lat samochód. To nie będzie fura marzeń za 100 tysięcy euro, tylko po prostu auto, żeby odświeżyć. To za kim będziesz głosować? Przecież ci nie powiem. Dawaj. Nie. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, jak uważacie, za kim Basia będzie głosować? Czy bardziej na lewo, czy bardziej na prawo? Ciekawe, czy zgadniecie. W życiu nie zgadną. Zgadną. Zgadną, zgadną. Zgadną. Myślisz? Tak. Ja patrząc na ciebie, ja już wiem. O, już tak widać? Ta. Psiknij. No i bajka. No jak ty to robisz? No co, jak dobrze robię? No weź to jakoś, nie wiem, tak dokładnie weź. Tu, wszędzie musisz to iść. Dobrze robię. No, dobrze robi. Zobacz, jak u mnie to wygląda. Baba ma takie raz w miesiącu takie dziwne dni, wiecie? Do wszystkiego się czepia. Wiecie, co wtedy trzeba zrobić? No. Ona wtedy musi butelkę wódki wypić, popłakać się i to wcale nie jest oznaka słabości. To jest aktualizacja oprogramowania, ja mówię. Masakra, jak ty coś wymyślisz, nie daj Boże. Wąż wyskoczył. Odczepił się. Życie. Ale emocje. Już mi kawy nie potrzeba. Ciśnienie skoczyło na 200. Czy nie popuściłem czegoś, kurde? Jakaś tam w niebie feministka się znalazła. Trzymaj. W życiu. Brak zaufania w małżeństwie. O, ma. Że widzicie, panowie, czym się kończy pyskowanie do żony? Trzeba robić podwójnie. Przy okazji taka ciekawostka, jak już nam wąż wyrwało, to wam coś pokażę. Filtr na wodę. Nigdy nie róbcie tak, aby układ na powietrze był szczelny. Głupota. On powinien sobie troszeczkę gdzieś tam syczeć. Dlaczego? Dlatego, że jak idziecie do domu, to albo musielibyście spuszczać powietrze z kompresora, głupota. Jak on jest tam gdzieś nieszczelny, leciutko powietrze sobie zejdzie, wtedy się te nasze wszystkie filterki będą opróżniać, bo nie będzie miał ciśnienia powietrza. Także pamiętajcie, jak układ powietrzny nie syczy, czyli że jest zepsuty. No. Wiesz, co mówisz, nie? To jest mądrość. To jest mądrego, to jest bardzo dobrze posłuchać. Tak sobie szlifujemy, szlifujemy i teraz tragedia. Wow, co się stało? Przetarłem. Nic prostszego potem, żeby takie przetarcie usunąć. Jeżeli przetrzecie troszeczkę, po prostu wszystko musicie na nowo zrobić. To już ona tragedia. Nie, tak serio, jeżeli troszkę przetrzecie. Ja używam takiego zwykłego gruntu. Psiknę sobie leciutką mgiełkę, potem wystarczy. To już jest potem bez szlifowania, także nie ma takiej tragedii. Pytacie się mnie teraz, a co to jest za szmatka tutaj? Słuchajcie, każdy spray, jaki byście nie wzięli, to on ma taki tutaj dekiel, ale w
tym deklu macie powietrze. Co za tym idzie? Wam ta dysza tutaj zasycha. Słuchajcie, zwykły kawałek taśmy lakierniczej przylepiacie sobie tutaj. Wierzcie mi, tak to działa. Nigdy wam tutaj dysza nie zaschnie. To jest mój patent, macie to ode mnie za darmo. No i zostało nam tylko lakierowanko. Baza na to lakier bezbarwny. I jedziemy. W tym? Takim brudnym stroju do kamery? A co ty chcesz od mojego stroju? No ja, brudne, poplamione. To nie jest, zobacz jak się kobiety się nie znają. To nie jest brud. Tu jest Volkswagen, tu jest Audi, tu gdzieś był Mercedes. To są blizny przyszłości. Blizny. Ale słuchajcie, jeżeli wam przeszkadza mój brudny strój, to możecie mi zasponsorować nowy. Tam wejdźcie sobie na mój kanał, ja się z każdego głupiego 1000 zł ucieszę. 1000 zł, ty się ciesz, jak ci 50 groszy dadzą. 1000 zł. Lakierujemy, ale ja ci tego nie pokażę. Ponieważ musiałbym potem sobie nowy telefon kupić, bo teraz telefonem nakręcam. Bo kamerę mi szlak trafił, teraz telefonem nagrywam, także... To robi syf. Także ja zakładam maskę, polakieruję to. Lakierowanie, jak gruntowanie. Jedziemy. No i powiem wam, cacuszko. Zobaczcie, ani jednego wtrącenia, ani muszki, niczego. Piękniusieńko. Bardzo mi się to podoba. I powiem wam, tego, dodanie tego koloru, to był kolor od Skody Fabii Candy Vice. Czyli, że cukierkowy biały, coś takiego można by to przetłumaczyć na nasze. Bardzo ładnie. Tam jakieś mikronowe niedociągnięcia są, ale nie ma wtrąceń. I co? Potrzebna jest lakiernia? Nie. Jeżeli ktoś będzie się pytał, aby polakierować samochód, potrzebujesz dwie rzeczy. Trzy, przepraszam. Czyste pomieszczenie. Pomieszczenie z wyciągiem, to jest podstawa, bo się udusisz. I umiejętność. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts. Przygoda z renowacją Felg się zakończyła. Żyjemy, nie pozabijaliśmy się i to już uważam za potężny sukces. Od nas to na dzisiaj wszystko. Dzięki, że wytrzymaliście z nami do końca. Dzięki za wszystkie suby, dzięki za wszystkie łapki w górę. Dzięki serdeczne za wszystkie komentarze. Te dobre i te niedobre też. A przede wszystkim dziękujemy wam, że stawiacie nam... kawkę. Tak jest. Żona lubi lato, latte macchiato. Mnie wystarczy takie silne espresso. Od nas to wszystko. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się cieplutko. Pa. Cześć.